Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już 6. odcinek z Borderlandsa. Pohandlujemy na dobry początek. Jak tu nie mam nic ciekawego, to mogę od razu iść. O, tu jakaś broń na sprzedaż, której zapomniałem sprzedać. Tak, przyda mi się. Jakaś tarcza, słabiutka. Wszystko tu słabe. To od razu zbieramy się do bazy. Nie ma tu na co czekać. W poprzednim odcinku, co my to robiliśmy? Zbieraliśmy jakieś nasionka do jakichś ostrych kwiatów dla tukej Bachy. Nie wiem. I musieliśmy tam jeszcze oddać misję fabularną, czyli wrócić do Zeda. A znowu zwierzaki. Poszło. Kurde. Chciałbym, żeby się już tak nie respiły te gówna po drugim levelu. To już naprawdę jest czasami wkurzające. Zarazem... No! A, dostało. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Tyle was wyszło, że to jest skandal. Oszty. No. I cicho mi tu być. Wczoraj jak sobie grałem z kciukiem w Bordela 2, to też miałem okazję powalczyć ze skagami, ale to już takimi alfa po 20 levelu, to wiecie, nie ma się co tu dziwić. To już takie były bestie. Jak tutaj takie bestie są pierdółki. Mógłbym tak po prostu to ująć. Dobra. A teraz tutaj. Dobra. Pięknie. Bierzemy kolejną misję. Level 7. Banalny wręcz bym powiedział. Mhm. No szybciej, szybciej. A jakieś, nie wiem, poboczne misje są? Też. Tak spojrzę na mapę. O, skuter się odzywa. Ten, który też jest w dwójce. No ma w ogóle jakieś misje poboczne? Nie. Daj trochę hajsu. Dobra. To teraz wiem, gdzie trzeba się zebrać. Trzeba drugiemu skuterkowi chyba... Oe, co ty mi tu... Zwalaj mi, bandyto. Włamujesz się, kurde, na nasze ziemię. I myśli, że kurde będzie kozaczył. I jeden bandzior. Jakby tu cała gromada przyszła, to jeszcze rozumiem. I tak bym je powystrzelał. A chwileczkę. Jeszcze się przejdźmy do zbrojowni. Tu się jeszcze może coś znaleźć. A tutaj są jeszcze jakieś misje? Nie, nie ma już. Na razie jest tylko ta fabularna. Czyli teraz są braki w misjach pobocznych. Ale to trzeba uzupełnić nasze misje fabularne, żeby móc odblokować kolejne. O, to jakiś chyba kałasz. 30 damage, zaraz sobie poszukamy inne. Tu mamy takie coś. Porównajmy sobie. Aha. Mój ile ma obecnie? 21. A tutaj mamy kałasza aż 30. Kupiłbym sobie. Tak. I zobaczymy, jakie będą różnice. Okej. No, powiem wam, jest lepiej. Tylko mniejszy fire rate, ale to założymy, większy damage będzie. Dobrze. O! Czyli szczerze nie ma różnicy. Tylko większy damage. No. A to możemy sprzedać. Na sprzedaż. Okej. Wszystko jest. Co my tu jeszcze mamy takiego bezużytecznego? Nic nie ma. Okej, możemy już stąd iść w zasadzie. Chyba, że sobie jeszcze ammo uzupełnię. O proszę. Nie można. I dalej już chyba też nie można, bo wszystko jest na fulla. Okej. No, jednorazowe upgrade'y, no i to mnie trochę wkurza. Takie trochę słabe. Nie, 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 nie.
upgrade 22, nie, to słabo. Tu jeszcze pozbieram pewne rzeczy, tu nic nie można. Okej, okay, kierujemy się już do misji fabularnej, bo się zasiedzimy tutaj i nic nie zrobimy pożytecznego. Okej, okay, wychodzimy z naszej bazy. Kierujemy się w stronę tutaj, tak? Tutaj, dokładnie. O, proszę. O, zarąbiście. Tu mamy poziom normal. Oż ty. Ty, strzelają tutaj. A, jak dostał. Wow, to na hita bierze. Ty mały szkodniku, tam jeszcze jeden. Dobra, poszło. Poszło mi stąd. Chwileczkę. Sprawdźmy sobie misję. Aha. To chwileczkę. Tu chyba mamy... Nie, tą samą mi... O ty! Kurde! Stawiacie wiecznie opór, a potem się dziwicie, że... Co się z nim dzieje? What the fuck? Kurde, co to ma w ogóle znaczyć? Masz leżeć, kurcze, i mi tu nie oddychać. Gdzie my to mamy iść teraz? Dobra, widzę wszystko. Czyli mamy niedaleko naszą misję, nasz cel misji. Zrobimy co trzeba i chyba wrócimy tutaj jeszcze. Póki co nic nam jeszcze nie grozi. Dobrze w ogóle idę? Tak. Wręcz doskonale. O, ten jest już wytrzymały, widzę, bydlak. To jest ten Bonehound. A, jakie mu krytyki walnąłem. Masz tu granata. O, teraz zrobimy takie zaskoczenie. Aż się chłopak zdziwi. O kurde. Oż ty w życiu. Trzeba się gdzieś skampić. O, tu najlepiej. No spieprzaj mi stamtąd. Musi mi się tarcza zregenerować, albo będę miał przesranę. Kurde. Bydlak jest mocny. Nie ma co. Zaraz będzie naszym najmniejszym problemem. Tam widzę. Dobra, mamy naszego skilla. Kurde, tarcza mu się musiała zregenerować. Wo. Szpak. Dobrzy są. Aj, to już jest naprawdę OP ciężko. Więc trzeba tu uważać i to ostro. Niech nam się cała tarcza zregeneruje. Zaraz będziemy... Albo z góry będziemy walić, tak będzie lepiej. Dobra. Z góry będziemy ich cisnąć. Ło. Lepiej, żebyśmy się nie pozabijali tutaj. Dobra, zdechło. Przeładowanie. Trzeba zarzucić też granatem. Dobrze, poleciał granat. O, nieźle poleciał damage. Z takiej odległości to jest gówniany damage, co prawda. Ale też można zabić. Patrz, przeżył jeszcze. Skubany. Dobra, zdechło. Teraz jeszcze tego bossa. Dobra. Skończyły ci się dni życia. O. Zdychaj! Jeb, poszło wszystko. Zdechłeś. Co my tu mamy? Słaby. Wszystko masz tu słabe. Bierzemy hajs tylko. O. Jakiś przedmiot, co to jest? Mogę wiedzieć. Bone Shredder. Słabiutkie. Ale dużo hajsu było przynajmniej.
Dobra, jakiś lucik. Bym jeszcze tu pozbierał. Małe co nieco od nich. Za to, że się tak pomęczyłem z nimi. Chwileczkę, low HP. Użyjemy sobie medikita. I nas to wyleczy. Dawajcie tu ammo. I nie ma, o, o, specjalna skrzyneczka. Teraz coś się w niej znajdzie ciekawego. I będzie gites. Tu jeszcze budka. Ale tu pusto. Tak, pusto. Możemy przeszukiwać. O ile tej skrzynki już nie przeszukiwałem kiedyś. O, mamy. Czyli jednak w skrzynce była był item fabularny. I trzeba to teraz wszystko odnieść. Dobrze. To się stąd zbieramy. Nawet już nie myślę o tym, żeby coś jeszcze lutować. Najlepiej będzie, jak z góry tam skoczymy. Będziemy mieli szybciej i łatwiej. Tylko jak ja to robiłem? A, jest tutaj droga. Taka trochę pokrzywiona. Ale jest zawsze ta droga. No żeż. Chwileczkę, chyba jest jakiś sposób, żeby tam dotrzeć szybciej. Noż, patrzcie. Musiałem zlecieć. Jakbym tak nie zrobił, to by jeszcze tam dotarł. Nic nie zbiorę. Hajsik. Dobra, zaraz stąd wyjdziemy. O! W sam raz. Okej. A, trzeba tam wrócić. Już myślałem, że gdzie indziej. Okej, no to oddajemy misję. Powiem wam, jak na tego bandytę. To nie było tak łatwo, jakby się wydawało. Ale niemniej jednak nam się udało zdołać go pokonać. O, tam jakaś broń jest. Warto by było ją wziąć. Z tego względu, że ją potem sprzedam. O, słabiutkie gówno. Na dwa hity. Poszło pięknie. Ta broń mocniejsza jest. Niczym się nie różni wyglądem i celownikiem, tylko damage większy. Dobra, oddajemy misję. I kolejna. Pięknie. Dobrze. Czyli teraz ruszamy. Gdzie? A, teraz tutaj. O, proszę! Teraz będziemy jeździć samochodzikami. Dobrze. Dobra, machine gun, rocket launcher. A weźmy sobie rocket launcher i kolor pojazdu to czerwony chcę. Czekaj, czarny. Dajmy sobie taki, proszę. Tak. Tak. Okej, no i teraz sobie pojeździmy z samochodzikiem. Zajebiście. Dobra, na mapę sobie spojrzymy, gdzie mamy to jechać. Tutaj co my mamy? Tu Kejbacha. Czyli te same pojazdy w sumie. Chwileczkę, ja sobie wysiądę jednak. Mogą to być jakieś misje poboczne. Może byśmy sobie wzięli. Nie wiem, zobaczymy. I jeszcze bym pohandlował. Są tu jakieś misje? O, proszę, są jednak. A jednak są jakieś misje poboczne. Tu mamy poziom normal. Chociaż jaką my mamy teraz misję? Mamy teraz taką, też poziomu normal. Okej, to weźmy sobie poboczną jedną. Okej. A tą sobie zostawimy na później, jak już osiągniemy wyższy level. A ty coś masz? Boże, gangplank. Co ja pieprzę? Za dużo lola. Chciałem powiedzieć claptrap. No, a ja powiedziałem gangplank. Dobra, do sprzedania mamy to gówno. I to też. Dobra, i jeszcze bym sobie medikita kupił. Jeśli oczywiście dam radę. A, to samo wszystko tu jest. Ammo sobie jeszcze dokupimy. I tak mam sporo hajsu, więc nie patrzę na to, ile wydaję. Bo i tak jest wiadomo, że śpię na kasie i ktoś strzela. Co mi się to po prostu nie podoba. Podejrzewam, że jakby mnie ktoś prześladował.
Roadkill. A doktor Z ma jakieś misje? Zaraz sprawdzimy. Nie masz. Okej, to ja sobie u ciebie jeszcze kupię jednego medikita. O, może masz jakieś tarcze? Nie, wszystkie gówno. Czyli lipa totalna, mówiąc wprost. Dobra. Jeszcze może sprawdzimy mu tu Kejbacha. Może on ma jakieś misje i bym sobie też wziął. Ale właśnie o to chodziło, że chciałem sobie wziąć jakąś poboczną. Ale zaraz. To jest fabularna, a to jest poboczna, więc jedziemy do pobocznej. O, tu mamy bandziora, którego... O, pojechałem. Pięknie. Chciał zacząć, to zaczął. Ale fajnie sobie Lily wskoczyła. Ty, ty, ty. Masz tu z rakiety. Nie przeżyjesz tego. Ty, jak ładnie zginął na hita. Nie pozbierał się nawet. Dobra. No to jedziemy w tą stronę. Kurde, zdychać. Jaki banał. Chyba już za nich expa nawet nie dostaje. Tak mi się coś przynajmniej wydaje. O, o, tu jakaś skrzyneczka. Sprawdzimy sobie. Coś w nim będzie na pewno. O, proszę. Ale same gówna. Nawet mi się nie opłaca już wysiadać. A, trzeba będzie teraz wyjechać stamtąd. O, kurde, umiesz ty jeździć. Najpierw jak będę siedział w pojeździe. No ginże. O, proszę. Rzucił się na mnie i sam zginął z własnej woli. Jeb, kurde, z rakiety. Nic z was nie zostało, nic. Co najwyżej jakieś... O, mamy niterko. Jebut. O, kurde. Jezu, co ty za wywrotki robisz? Aha, trzeba zabijać wrogów rozjeżdżając ich, dobra. A, dobra, jednak prawda, dobrze. Tu jeszcze jest, do rozjechania. Co plujesz? O, rozjechane. Szukamy jeszcze wrogów. Dziwne. Jest. Rozjechane. Jeb. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden i misja wykonana. Dobra. Gdzie jesteście, psiaczki? Psiaczki. A. Chyba tutaj. Chyba tutaj. Albo tutaj sobie niżej zjadę. I sprawdzę. O. Tu się coś powinno znaleźć. Rozjedziemy i będziemy mieli po misji pobocznej. O, o, coś słyszałem. Ale trzeba chyba wyjechać tutaj, żeby to po prostu zrobić. No dobra, to się przejedziemy tutaj. Co prawda chyba już troszeczkę z mapy zboczyłem. Jep. Ułożysz w pytę. Dobra. Zaraz rozje... O kurde, ten jest niebezpieczny. Jeep! To było piękne. Dobra. Uciekamy. Oczywiście po misję. O, tu mamy zajebiście nitro. Okej. Całkiem przyjemnie mi się tu jeździ. Nie jest aż tak najgorzej. Powiem tak szczerze mówiąc. Kurde, gdzie strzelacie? W dupie mam. Jadę oddać misję, a nie się z wami męczyć. Dobra. Zaraz będziemy na miejscu. I oddamy chwileczkę. Chyba źle, żem pojechał. Takie mam przeczucie po prostu. A nie, wręcz powiedziałbym dobrze. Chwileczkę, tylko będę musiał szkodniki wykończyć.
No chodźcie tu, chodźcie tu. Jak przyjdziecie, to będziecie naprawdę pro. A w ogóle mam jakiś punkt skilla? Nie wiem, czy cokolwiek. Tak, no mam. No to dajmy sobie tutaj i gites. Idą tu szkodniki. Czekaj, gdzie to było? O, jest. Okej, okay, dobrze. Jaki mamy level w ogóle? Chyba 11 jeszcze to. To jeszcze nie jest aż tak dobrze. No, 11, no to nie biorę jeszcze misji. Najpierw to ja, wiecie, muszę się podpakować, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ale chwileczkę, chyba... Czekaj, nie. Chyba u Zeda są jeszcze misje. Takie mam przeczucie przynajmniej. Nie, jednak nie. A szkoda, czekaj. Coś muszę powy... Kurde, gińże. Już mówiłem wam, macie zakaz wstępu na moje ziemię. A wy mnie nie słuchacie oczywiście. Chwileczkę. Tam widzę, że się nawalają, a ja mam ich w dupie oczywiście. Mogą się nawalać, ile im się tam żywnie podoba. No tu Kejbacha bym jeszcze pojechał i sprawdził. Czekaj, gdzie ten Tukej? Tukejbacha. Chyba teraz zboczyłem właśnie. Właściwie tego minąłem. No właśnie. Ale to też zrąbanie, że muszę myszką sterować, jak w dwójce. Myślałem, że w jedynce będzie jakoś inaczej to skonstruowane. Dobra, u ciebie też nic już nie ma. Tego nie ma na co liczyć, że uzyskam jakąś tutaj, wiecie, misję. Dobra, trzeba stąd po prostu uciekać. W ogóle sprawdzę, czy dobrze jadę, żeby mi się nie pomyliło przypadkiem. Myślałem, że to można sobie zniszczyć tak po prostu. Nie wiem, tak sprawdzam oczywiście. Wiecie, ja to mogę oczywiście tego nie ogarnąć. Zaraz sobie tam wjedziemy. O, tu mamy trochę hajsu. Nie pogniewacie się, jeżeli trochę pozbieram. Hajsu zawsze muszę mieć dużo. Inaczej be... Kurde, zmieniaj na kierowcę. Co ty robisz, Lilith? Dobra. Czyli jednak nie tutaj. No nie wjedziemy, no za Chiny. Trzeba będzie coś wymyśleć. A, teraz trzeba będzie przez tą rampę przeskoczyć. I teraz tutaj, dobra. A więc takie buty. Co my tu mamy? O, proszę. Teraz tutaj, nie? No właśnie. Jeb, ginąć mi tu. Skazy. Dobra. O, szkurde. Tutaj już mi tu podskak... A, nawalają się. O. Pięknie. Okej. Okay. Oddajemy misję. O, wróć do Zeda. Dobrze. Dobra, to jeszcze wrócimy do doktor Zeda i zakończymy odcinek. Bo to będzie tak banalne. Po prostu mamy pogadać z Zedem. To jest banał, powiedziałbym wręcz. Przecież tam dojadę, o, w milisekundy, no. Proszę. O, widzę, że ktoś się prosi o walkę. Zdychaj. O, jeszcze psykuś. O, też padł. Tak myślałem. Dobra. Idziemy do doktor Zeda. Pogadać z nim. I zakończyć odcinek, bo jak będę brał kolejną misję, to założę się, że ta kolejna będzie dłuższa. I wtedy się nie zmieszczę w czasie 20 paru minut. Dobra. Jeb. O, dostaliśmy upgrade. Dobrze. Zakończymy już odcinek. O, możemy teraz mieć 3 bronie.
co według mnie jest świetną robotą. To chwileczkę, przejdźmy się jeszcze do sklepu i zakończymy odcinek. Ktoś tu wchodzi na mój teren? Dobra, czysto. Najpierw to... Mam wrażenie, że chyba jednak ktoś tu wchodzi. Bez mojego pozwolenia. Chwileczkę. Tak, ktoś tu chyba chce przyjść i mi złoić dupsko. A ja mu po prostu nie pozwolę, idzie. Kurde. Słabiutko, słabiutko. Dobra, ammo sobie doładujmy. A, już nie można. Okej, dobra. To teraz patrzmy, czy nie ma jakiejś broni. Bo wziąłbym sobie jeszcze jakiegoś shotguna, powiedziałbym szczerze. Shotgun. Jakiś dobry shotgun. Nie najgorszy, ale żeby był dobry. Razy 11. Shotgun. Razy 11. Ma większy reload speed. Mniejszy damage. Aha, a tutaj... O, tu jeszcze ma zoom. Ten jest droższy, tak. Weźmy sobie shotguna. Proszę. Jakiś pistol, 21 damage. A my jaki mamy pistol? 22, no to nasz jest lepszy. No i mamy w tej chwili shotguna, trzecią broń. Niech będzie, powiedziałbym szczerze. Wolałbym, żebym miał każdą inną broń. Jakby, bo byłoby śmiesznie, jakbym miał wszystkie pistole na przykład. To by było takie słabe, powiedziałbym szczerze mówiąc. Dobrze. My tu już zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 6. odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeszcze kupię granaty, bo sobie tak patrzę. Coś tu jest nie tak. Dobra, okej. Teraz sobie jeszcze kupię ten shotgun upgrade. Dobra. I mi pasuje to. I chyba jeszcze mogę ammo. Nie, już mi to automatycznie załadowało. Dobra, trzymajcie się. Na razie, yo!